Cześć, witam. Właśnie dotarła do mnie figurka z takiego trochę działu, którego nie bardzo wybieram, czyli Marvel Select, jak widzimy. Jest to figurka z 2013 roku, przedstawiająca Silver Surfera, tak jak pisze na blistrze. Figurkę udało mi się kupić całkowicie nieodtworzoną, więc w pewnym sensie będzie to unboxing i recenzja. Jednakże nie będę kasował was samym otwieraniem pudełka, no bo to nic ciekawego, jak ktoś otwiera pudełko. Ale jak widzimy, pudełko jest nieodtworzone, nówka, czyli unboxing. Udało mi się ją dorwać w bardzo dobrej cenie, ponieważ światło się odbija, nie wiem, czy to będzie widać. O, tak będzie widać. Ponieważ ta wiązka energii, z której będzie wyłaniała się deska, jest, złamała się i sobie, o, widzimy, lata w pudełku i trzeba będzie ją jakoś skleić. I dlatego udało mi się ją w ogóle zdobyć, bo figurka jest niedostępna. Niedostępna w żadnych sklepach. Niedostępna w, nie wiem, tylko na eBayu chyba. Tutaj nigdzie nie widziałam ani nikogo, żeby ktoś ją posiadał. Jednakże lubię postać Silver Surfera. A figurka była w bardzo dobrej cenie, więc udało mi się ją zdobyć za dobre pieniądze. Jak wygląda pudełko? No z przodu mamy, to co mamy? Napis Silver Surfer Special Collector Edition Action Figures. Tutaj mamy naszego srebrnego. Tutaj mamy właśnie na pudełku pokazaną tą wioskę energii. Ona gdzieś pękła w tym miejscu. Muszę to jakoś skleić. Na dole mamy jakieś dwie przykładowe figurki. Czyli to jest Ghost Rider na takim fajnym piedestale z lawą i łapami. A z drugiej strony mamy jeszcze lepszy zielony goblin, jak porwał Petera. Tutaj jakiś komiks, opis historii Silvera, Marvel, logo. No i tak to się prezentuje. Widzę, że w środku jest jakaś książeczka. Też zobaczymy. Nie kolekcjonuję, jak sami wiecie, Marvelów. Że to znaczy, chodzi mi konkretnie Marvel Select i Legends, bo nie wspominam tutaj o Toy Bizach lat 90., o których już wiecie, mam nadzieję. No to o nich nie wspominam, ale z Marvel Select nie kolekcjonuję, mam tylko Shockera, też kupionego z drugiej ręki. Dobra, no to zaprezentowałem, jak wygląda pudełko. Do zobaczenia za chwilę, jak sobie to wszystko odpakuję i uporządkuję. A może uda mi się skleić nawet w międzyczasie. No, zobaczymy. To do za chwilę. No, udało mi się uporać z pudełkiem. Także ściągamy po unboxingu. Tutaj mamy na pudełku taką fajną grafikę, naklejka w sumie, Silvera. Udało mi się skleić tą moc, jakby to ująć. To mi się skleić. Używam. Skleję to takim lepszym klejem modelarskim, więc mam nadzieję, że to trochę wytrzyma. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy skałę. Tutaj mamy takie wgłębienia na buty. Na stopy właściwie Silvera, że można go postawić w środku. No i tu jest ta taka błękitna wstęga mocy. Tak to się prezentuje. Takie skały. Jakiś taki wyłom, mały krater czy od uderzenia pocisku jakiegoś. No i ta moc, no to fajnie to wygląda. Fajny kolor taki srebrzysty, jakoś błękitny. Z tyłu mamy Marvel. No, nic ciekawego. Tutaj mamy tą deskę smołowitą jego. No, rzeczywiście ładnie się tak błyszczy. Tu mamy te bolce, oczywiście, żeby umieścić stopy. No i tą deskę można umieścić w tej. Momencik. Mam jedną ręką, ja sobie nie poradzę. Tu jest jeszcze, o, dobra. Siedzi, tak to wygląda. Deska z tyłu ta. Jakby wstęga mocy.
do samej figurki przejdziemy na samym końcu. A tutaj jeszcze w pudełku. Pudełko też fajne. Fajnie wewnątrz wygląda. Tu mieliśmy jakąś taką książeczkę, to zobaczymy. Pudełko też fajnie się prezentuje. Takie srebrzyste. Tutaj mamy jakiś kadr komiksów. Czy coś tutaj. Galactus. Surfer. Jak to pudełko w końcu, nie? Tutaj mamy jakąś taką książeczkę. Co to takiego jest? Zaraz zobaczymy. Folii. Zaklejoną taśmę. I co to takiego jest? A, dobra szulka figurek. Czy tu mamy Superior Spider-Man. Wolverine. Widzę Thor. No, nasz srebrny surfer. A z tyłu co mamy? Z tyłu mamy takie Minimate figurki. Wolverine, Thor, Marvel. Tutaj też takie z tego Galactus fajnie się prezentuje. A tu zombie. To są te już z wersji tej zombie. Dobra. Taka sobie książeczka. Przejdźmy do figurki. Co my tu mamy zapakowane? Mamy tutaj takie jakby promienie, które mi strzela nasz surfer. Takie promienie. No, już. Tutaj mamy drugi taką promień. A tu mamy, co tu mamy? Rękawicę jakąś. To jest chyba ta rękawica Thanosa, nie? Ja tam się nie znam za bardzo. Na tej kanwie tych no tam komiksów tego Thanosa, X-Menów są nie za bardzo. Fantastyczne czwórki. Ale samą postać surfera lubię, dlatego go kupiłem. Jakaś taka rękawica Thanosa z dziurą. Pewnie można mu na rękę nałożyć. Tutaj mamy dodatkowe dłonie dla surfera. Mam taką dłoń, można powiedzieć, jakby z lekką piąchą czy coś. Oj, nie chce się ruszać, no trudno. Farba. Trzeba było nad tym popracować. Tu mamy dłoń taką prostą. Widzimy. Tutaj tak samo. No to już trochę lepiej idzie. Dobra. Dłonie, no i nasza figurka. No to odłożyć na bok na razie. Nasz srebrny surfer. Rzeczywiście. Figurka nawet ciężka, powiem wam, jest. Świetnie się tak błyszczy srebrnie. Na srebro. Ale widać, jak jest tutaj uboga artykulacja tej figurki w porównaniu do współczesnych figurek z Marvel Select, Marvel Legends. Taka śliska w dotyku, fajna jest. No dobra, no to zobaczmy, jakie ma punkty tutaj artykulacji. Oczywiście głowa standardowo na boki, do góry, na dół. No, lekko się rusza. Ręce. Ojejku. Na zasadzie kulkowej. Tutaj w ramionach. W łokciu lekkie zgięcie. Dłonie obracane. Oczywiście tutaj można ruszać, ale ja na razie nie chcę ruszyć. Potem sobie to na spokojnie rozruszam. Druga ręka tak samo. Bardzo mały staw łokciowy. Bardzo malutki. Tor się tylko się rusza na boki. Nie ma tutaj żadnych punktów artykulacji, żeby go pochylać. Nogi pod łukoschitem, czyli nie można takie zrobić, jak ja to nazywam, kopniaka, tylko one idą pod łukosch, tak że on może sobie usiąść w takim, jak to lalki mogą siadać. No i nogi jeszcze w stawach kulkowych na boki. Można szpagata małego mu zrobić. Podwójny staw kolanowy.
Orego. Dwójny stab kolanowy. Trzeba to rozruszać. Ale jak to wiadomo. Farba. No i w stopach. Brak artykulacji w palcach. Słaba, słaba artykulacja w porównaniu do współczesnych, tak jak powiedziałem, ale nie narzekam, fajna figurka, fajnie się prezentuje. Dobra, zobaczmy te dodatki. Tutaj mamy tą rękawicę. Tą rękawicę można mu, tak, można mu założyć. Wygląda dziwnie. No ale tak widać musiało być. No i te promienie. Promienie też widać można mu tu jakoś założyć. Wcisnąć gdzieś. Ojejku. Mieści się to w ogóle? Momencik, poczekajcie chwilę, ja się tutaj spróbuję jakoś uporać z tym. Ja nie wiem, czy to mu się mieści, czy mu się nie mieści. Dobra, jeden włożyłem, a drugi ma problem z palcem. To wyjdzie, weszło. No i mamy surfera strzelającego jakąś taką, no dobra, spadło jakąś taką. Gdzie to drugie poleciało? O, jest. Z takimi słonecznymi promieniami. Z tego co pamiętam, Silver miał inną moc, no ale niech ma te słoneczne promienie, dziwnie się to prezentuje. No dobra, znowu widać, tutaj trzeba zmienić dłoń na inną jakąś. Ale ja nie chcę wyciągać tych dłoni, mam niemiłe doświadczenia z stawami takimi pinanymi. Dobra, na razie wyciągnę tą deskę, bo nie wiem jak się zachowa to sklejenie. No i tą deskę można mu włożyć w stopy tutaj. Te bolce. O. No i mamy surfera na swojej desce. Prezentuje się nieźle, a teraz spróbujmy osadzić to tutaj. Mam nadzieję, że nie pęknie. Wskoczyła mu noga. No, jakoś to się trzyma. Jakoś to się trzyma. No i można go jeszcze osadzić tam, gdzie pokazywałem. I tak to się prezentuje. Nie wiem, jak postawić za nim tą deskę czy coś. Włożyć tu rzeczywiście. Będzie się to całkiem fajnie prezentować. Jak widzimy, Silver Surfer w pełnej okazałości. Ładnie się błyszczy, ładnie wygląda, ma taki żywiony, fajny tors. Głowa też fajna taka. Ładny kolor, ładny kolor. Dostaliśmy dwie wymienne dłonie, jakieś takie promienie i rękawice, chyba ta noga. Chociaż z tego co widzę, dziwnie ma tą nogę ustawioną. Nie wiem, czy to defekt pudełka? Czy co? Jakiś, czy to po prostu ustawienie? Chyba ustawienie, nie wiem. Wygląda jakby tą nogę jakąś sparaliżowaną miał. Dobra. Tak się oto prezentuje figurka z Marvel Select Silver Surfera z 2013 roku. W Polsce nie widziałem do zdobycia. Mi się udało. Fuksem. Jestem zadowolony. Na pewno sobie dziś powędruję na półkę, bo naprawdę fajnie wygląda. W szczególności podoba mi się ta smuga tutaj, z tej deski. Silver Surfer, fajna postać. W ogóle lubię ją, dlatego cieszę się z zakupu.
Mam nadzieję, że filmik się podobał. Na pewno polecam figurkę dla fanów. Zresztą sami o tym wiecie. Jeśli jesteście fanami, to albo już posiadacie, albo chcielibyście, nie wiem, tam, jeżeli zbieracie takie figurki. No dobra, nie przedłużając. Figurka bardzo fajna, także dzięki za oglądanie. No i do następnego filmiku. Na razie, cześć.